Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jakiego lasera krzyżowego będę używał podczas remontu łazienki i kuchni. W filmie zobaczycie, do czego takiego lasera używam, jaki dodatkowy sprzęt warto sobie dokupić, żeby efektywnie używać tego typu sprzętu. Jest to laser, którego diody świecą w kolorze niebieskim. Dokładny model lasera to jest laser CL4DB. Partnerem tego filmu jest firma Nivel System, która udostępniła sprzęt, który wykorzystałem podczas remontu. Więcej informacji o produktach znajdziecie w linku w opisie filmu. Teraz pokażę Wam, co przychodzi w zestawie. W walizce znajduje się stolik, na którym możemy położyć laser i precyzyjnie ustawić jego wysokość od podłoża. Taki stolik bardzo ułatwia pracę, jeśli chcemy coś wypoziomować nisko nad podłogą. Kręcąc tutaj tą śrubą rzymską, możemy stolik podnosić i opuszczać. Gdybyśmy nie mieli tego stolika, musielibyśmy podkładać jakieś elementy pod laser, a nie zawsze mamy pod ręką odpowiedniej grubości element, a za pomocą tego stolika możemy precyzyjnie wyregulować sobie wysokość lasera. Laser bardzo przydał mi się podczas robienia wylewek, zarówno cementowych, jak i samopoziomujących. Do cementowych ustawiałem listwy, do których zaciągałem wylewkę. Jeżeli chodzi o wylewki samopoziomujące, no to do lasera ustawiałem repery, żeby odpowiednią ilość materiału nałożyć równomiernie na całej powierzchni. Film z tego, jak wykonywałem wylewkę samopoziomującą, znajdziecie w opisie filmu i w zakładce filmu. Ten typ lasera jest zasilany specjalnym akumulatorem i tutaj mamy zasilacz, dzięki któremu możemy naładować tą baterię. Zasilacz podłączamy do podstawki dla akumulatora. Podczas ładowania na podstawce świeci się czerwona dioda, po naładowaniu do pełna zapala się dioda zielona. W walizce znajdują się też okulary w kolorze zielonym. Po ubraniu tych okularów laser jest znacznie widoczny na ścianie i innego typu przedmiotach. Jeśli chodzi o moje odczucia, no to nie musiałem w ogóle tych okularów używać, gdy używałem tego lasera. Bez względu na to, czy było jasno, czy ciemno, dobrze linia jest widoczna na różnego typu przedmiotach. Za pomocą tej zielonej płytki możemy wypoziomować sobie elementy, które są w jednym rzędzie. Chodzi o to, że gdybyśmy ustawili laser, no to każdy z tych elementów mógłby zasłonić wiązkę lasera i nie moglibyśmy ustawić następnego elementu. A przy pomocy tej właśnie zielonej, przezroczystej płytki możemy wypoziomować kilka elementów, na przykład listew CD60 do podwieszanego sufitu, płaszczyzny poziomej użyłem do wypoziomowania sufitu podwieszanego. Na samym początku rozstawiłem laser, ustawiłem odległość od posadzki, tak żeby ominąć wszystkie elementy, które byłyby w kolizji z profilami CD60 i wykonałem sufit podwieszany. Jak to zrobiłem, możecie zobaczyć w linku, który znajduje się w zakładce i w opisie filmu. W zestawie mamy specjalny uchwyt, na którym możemy zamocować laser. Za pomocą tego uchwytu możemy mocować laser do elementów metalowych, mocować do elementów, które są przytwierdzone do ściany, na przykład gdy montujemy podwieszany sufit. Za pomocą tego pokrętła możemy precyzyjnie ustawić sobie wysokość lasera. Płaszczyzny pionowej użyłem do zamocowania grzejnika łazienkowego. Do zamocowania tego grzejnika użyłem płaskowników z wyciętymi szczelinami na uchwyt grzejnika. I żeby ten grzejnik był pionowo w jednej płaszczyźnie, wstawiłem laser pomiędzy cztery płaskowniki i wbiłem je na odpowiednią głębokość. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ gdybyśmy zrobili to mierząc od ściany, która nie jest prosta, albo używając, nie wiem, poziomicy, to mogłoby się okazać, że klej zastygnie, płaskowniki są już nie do ruszenia, a grzejnik nie pasuje do uchwytów. Laser dostarczony jest z jedną baterią, bateria jest zafoliowana i włożona do lasera. Dlatego, żeby zacząć używać lasera, trzeba wyciągnąć tą baterię, ściągnąć folię ochronną,
załadować do pełna i mamy gotowy sprzęt do używania. Laser bardzo też przydał się podczas układania płytek, zarówno w kuchni, jak i w łazience. Za pomocą takiego lasera można wyznaczyć sobie linie na podłodze czy na ścianie, które umożliwiają proste ułożenie płytek. Dodatkowo te linie można sobie dobrze ustawić, w zależności od tego, jak macie ściany ułożone, wtedy można dobrze zaplanować rozstawienie tych płytek. Laser posiada diody koloru niebieskiego, są one lepiej widoczne niż te diody koloru zielonego. Nie jest to taki typowy kolor, jaki sobie wyobrażacie, że będziecie widzieć taki ciemno-niebieski, tylko jest to ten pierwszy zakres kolorów z barwy niebieskich, zaraz przy zielonym. Jeśli chodzi o ten laser, no to podoba się mi w nim to, że jest 4 płaszczyzny. W poziomie mamy 4 płaszczyzny. Jeśli pracujemy nisko ziemi, no to używamy tej płaszczyzny na dole lasera. I tutaj naprawdę możemy zjechać nisko z tą kreską i nie musimy przenosić na przykład wymiaru za pomocą metra w dół, żeby uzyskać odpowiednią płaszczyznę poniżej. Dolny promień lasera od podłoża minimalnie można ustawić na 20 mm. Jeżeli chcemy działać blisko sufitu, no to musimy przycisnąć przycisk H, wtedy dolna płaszczyzna wyłączy się, a włączy się nam ta płaszczyzna u góry narzędzia. I wtedy będziemy mogli bardzo wysoko podejść do sufitu i wyznaczyć sobie poziom. Jeśli pracuję z urządzeniem w pomieszczeniach, bardzo przydatnym akcesorium jest tyczka skręcana Nivel System LP33. Z tą tyczką można pracować w pomieszczeniach do 3 metrów i 30 cm wysokości pomieszczenia. Jest ona skręcana, dlatego mieści się w takim poręcznym pokrowcu. Lubię jej używać, ponieważ zajmuje mało miejsca w remontowanym pomieszczeniu. Gdybym chciał używać statywu, no to ten trójnóg znacznie ogranicza przestrzeń w małych pomieszczeniach. Natomiast tutaj mamy tyczkę od ziemi do góry, zapieramy ją o podłogę i o sufit. Podczas wyrównywania ścian płytami kartonowo-gipsowymi laser służył mi do ustawienia idealnej płaszczyzny. Odbywało się to w ten sposób, że przyklejałem płytę i potem dobijałem tą płytę do wiązki lasera. Czyli ta wiązka lasera była ustawiona w pewnej odległości od tej nowej płaszczyzny, która miała powstać po przyklejeniu płyt kartonowo-gipsowych i w każdym miejscu, gdzie był nałożony placek kleju, odległość od płaszczyzny musiała być taka sama i to gwarantuje idealną płaszczyznę ściany. Jeśli nie potrzebujemy płaszczyzny w poziomie, no to przyciskając jeszcze raz guzik H, wyłączamy poziome płaszczyzny. Jeżeli przyciśniemy guzik V, pojawi się nam płaszczyzna pionowa. Po przyciśnięciu drugi raz przycisku V, pojawi się nam druga płaszczyzna pionowa pod kątem 90 stopni do tej pierwszej. Jeśli jeszcze raz przyciśniemy guzik V, no to obie płaszczyzny wyłączają się. Jeżeli chcemy używać tego lasera z detektorem, na przykład na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz świeci czasami słońce i nie jesteśmy w stanie okiem na dłuższą odległość zobaczyć tego promienia, no to musimy przycisnąć przycisk outdoor. Używając dodatkowego czujnika lasera z listwą laserową, można samodzielnie wykonać sobie pomiary w ogródku, na budowie. Więcej informacji na ten temat, jak używać tego lasera z czujnikiem, z listwą, znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli przytrzymamy guzik outdoor przez dłuższy okres, no to blokujemy wtedy płaszczyznę, którą ustawiliśmy i wtedy możemy obrócić sobie laser o dany kąt i ten kąt będzie utrzymany. Płaszczyzna w poziomie wyznaczyła też poziom mebli kuchennych, co znacznie ułatwiło montaż listwy, na której wiszą szafki i potem wyregulowanie wszystkich szafek górnych i dolnych do jednej płaszczyzny. Laser musi być ustawiony w pionie plus minus 4 stopnie i wtedy będzie w stanie wypoziomować się. Jeżeli miga dioda przy oczku, to znaczy, że laser cały czas próbuje uzyskać poziom. Jeżeli dioda zacznie świecić światłem ciągłym, oznacza to, że urządzenie uzyskało właśnie poziom.
każda dioda zabezpieczona jest metalową osłoną, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia. Dodatkowo szkło, przez które przechodzi ta wiązka lasera, jest pokryta specjalną powłoką, która zmniejsza rozpraszanie tego lasera na boki. Czyli jak patrzymy na to urządzenie, no to ono jak gdyby nie świeci mocniej w miejscu, gdzie przechodzi przez szkło. Laser też bardzo przydał się podczas domurowywania kawałka ściany. Zaletą lasera jest to, że pomimo tego, że ta ściana, do której będziemy domurowywali kawałek muru, jest nierówna, ciężko by byłoby tam kreskę narysować i dodatkowo po nałożeniu zaprawy już tej kreski nie widać. A używając lasera, ten laser jest też widoczny na zaprawie murarskiej. Poziomowanie lasera jest stabilizowane elektronicznie za pomocą silników, co zapewnia nam efekt takiej stabilnej pracy. W porównaniu do lasera, który uzyskuje płaszczyznę za pomocą grawitacji, który może przez jakiś tam moment chwiać się i na niestabilnej powierzchni on będzie po prostu ruszał się na ścianie, przy pomocy tych ser właśnie jesteśmy w stanie to ustabilizować. Jeżeli faktycznie zmieni się kąt położenia, to po pewnym czasie dopiero te elementy zostaną wypionowane. Nie ma tego efektu takiego ruszania się na boki. Napiszcie, do jakich prac można jeszcze używać takiego lasera. W tym filmiku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmów.